Siemana, w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy top 10 modów. Miejmy nadzieję, że ten film ogólnie wyjdzie, nie wiem, dzisiaj, czyli we wtorek to oglądacie, bo ja nie mam internetu, nie wiem jak go wrzucić, ale postanowiłem go nagrać. Może gdzieś koło 19 to nagrywacie, jeżeli wróci mi internet, jeżeli nie, to sorry, ale będzie on w środę. Napiszcie hashtag internet, bo akurat takie sytuacyjne. I dzisiaj powiem wam, że zestawienie modów jest dosyć fajne. Oczywiście dzięki za 85 tysięcy widzów, lecimy po 90 tysięcy widzów, także stawcie suba, łapeczkę i wbijacie do mnie na Instagrama, bo tam lecimy po 16 tysięcy osób. Takich ważnych informacji to było na tyle, powiedziałem to szybko. Także dosyć fajnie, a my sobie przejdziemy do pierwszego modu, jakim są wały, tylko tak szczerze powiem, że ja nie wiem, gdzie one są. Bardzo dużo ludzi je wychwalało, miejmy nadzieję, że one są naprawdę dobre. Tak jak myślałem, są w różnych 3,2 metra szerokości roboczej, 50 koni mechanicznych, kultywator przygotuje pola do kolejnych zasiewów. Aha, tylko pytanie, czy to jest jako kultywator, czy to jest jako co? Możemy sobie wziąć na przykład czerwono-zielone, możemy sobie wziąć, nie wiem, nawet i pomarańczowe. Jakie tylko tam uważacie za, no gdzieś tam słuszne u was. No ja akurat sobie weźmę standardowo, czyli zielono-czerwony. Kupmy. I co one robią? Czy to działa jako kultywator? Widzowie, bo miałem styczność z takimi wołami, co działały właśnie jako kultywator. Czy to działa jako... tak naprawdę gdzieś tam po siebie, bo też takie wały są. O, animacje mają. I to mają naprawdę fajne animacje. Ja już widzę, takie szczegóły mi się naprawdę bardzo podobają. Patrzcie, jak one się układają fajnie. No ten ciągnik troszeczkę idzie do góry z nimi. A, musimy kupić inny ciągnik. Kupiliśmy coś dużo większego, ale on się przyda i tak do testów innych maszyn, także sobie będziemy nim testować. Dosyć fajny ciągnik też mogę polecić ogólnie. Nie dałem go do tego zestawienia, jeżeli dobrze pamiętam, ale naprawdę fajna maszyna, także też godna polecenia. Linku do niego nie macie. Pojedziemy sobie na pole i zobaczymy, co to w ogóle nam robi. Czy to będzie jako kultywator? Czy to ma jakieś funkcje, żeby zmieniać w ogóle? Bo model jest naprawdę fajny. Zachowanie tego wszystkiego też jest spoko. Ale ja już widzę pierwszy napis, czyli to jest jako chwastownik, patrzcie. Jak opuścimy, to się nic nie dzieje. B. Możemy włączyć i wyłączyć chwastownik, czyli to jest do usuwania chwastów te wały. Okej, czyli mają jakąś funkcję. Nie są to zwykłe wały takie, że jedziemy po siebie. Nie są to wały działające jak kultywator, tak jak to było w poprzednich farmingach i w sumie w tym też jakieś takie były chyba. Tylko są to wały jako chwastownik. No fajne zastosowanie jak najbardziej. Ja sobie pewnie na któreś gospodarstwo, na którąś serię będę z nich korzystał. No zachowanie tego podnoszenia, tak samo jak brony macie animowane fajnie na tych łańcuszkach, no jest to po prostu coś pięknego. Napiszcie, co o tym sądzicie też w komentarzu. Teraz mamy wóz. Nie wiem, czy przesadzone będzie stwierdzenie, że dużo osób na to czekało, bo jednak Riot ma jakiś kanał i pewnie spora jego część widzów, którzy wiedzieli o tym i osób powiązanych z internetem, czekało na taki dosyć fajny wóz. No, prawie wyglądający jak przyczepa tutaj, prawda? Jest to przyczepka drewniana, zrobiona z wozu konnego, coś takiego. Mamy tutaj akurat wystawioną od razu z nastawkami wersję, a mamy tutaj też pojemność 2560, taki oto wóz. No nie ma dużej pojemności, ale o to chodzi. Ustawienia kół możemy mieć takie szerokie albo takie mniejsze, no i kolorki. Ja osobiście patrzę sobie na kolor zielony. Dlaczego Heros kolor zielony? A bo mi się taki podoba. Możemy sobie brać nadstawki, możemy nie brać nadstawek, to już jak wolicie. Ja sobie oczywiście go kupię. I co taki wóz może robić? Do czego jest taki wóz? Do wożenia zboża na przykład, do wożenia tak naprawdę wszystkiego. Animacje będę wam pokazywał, a zresztą mam coś w silosie, to wiecie. Będę wam pokazywał od razu, jak sobie coś nasypiemy na niego. No model jest wykonany ładnie, tutaj nie ma się do czego przyczepić. Wszystko jest fajnie zgrane, w końcu mod z mod huba. Także też wiecie, jak te mniej więcej mody tam wyglądają. Złe nie są. Konstrukcja, no dół wygląda jak wóz konny. Góra, no nie ma takiego stożka, że tak powiem, jak w tych wozach konnych, tylko jest po prostu oburtowanie zrobione. Tak to nazwijmy. Nie ma zaczepu tylnego, nie ma, nieważne. Można sobie to gdzieś tam dorobić tej prawdopodobnie, jeżeli ktoś się tam zna. To taką samoróbkę, że tak powiem, zaczepu można sobie dorobić pewnie. My sobie nasypiemy. Ty pszenicę. Mamy 2,5 tony. No zboże, no to tutaj też no niczym was nie zaskoczę, po prostu się rozsypuje, tak jak to wygląda na każdej przyczepie. Ctrl i mamy animację, jak widzicie. Z bliższa wam pokażę tego. Tych zatrzasków oczywiście możemy sobie zmienić. Która strona to jest teraz? Dobra. Lewa, zatrzaski też te się rozchodzą, może tak wam pokażę. No nie jestem w stanie wam o tych opokazać, ale też na pewno się one rozczepiają. No i tak właśnie wygląda, mordy, ten oto wóz konny, a bardziej przyczepka drewniana. Link macie oczywiście w opisie. Mamy dwie bramy i to wyglądające dosyć bardzo ładnie. Stara kuta brama, stara kuta... A, to są takie same nazwy, nieważne. Mi się bardziej podoba ta na pewno, z tymi żółtymi akcentami.
No, postawmy sobie ją na razie tutaj, bo ja tutaj nie będę na razie tego stawiał pod miniaturkę, tylko bardziej po prostu tak, byle jak. No, no, no brama jak brama, tak naprawdę. Chodzi tutaj głównie o kwestie wyglądowe, bo są to bramy też z ModHuba, jakbyście nie wiedzieli. Ten żółty z zielonym, często spotykany jak dla mnie. Fajnie, że są takie akcenty pododawane. Ładnie to naprawdę wygląda z tymi wzorkami. Ja z takich bram na pewno będę sobie korzystał, ze względu na to, że ładnie po prostu wyglądają. A nie oszukujmy się, jak stawiacie płot czy bramę, no chcecie, żeby wam się to podobało, czy też podobało się innym. Takie walory są bardzo, ale to bardzo istotne i taką bramę już teraz możecie mieć. Mod, który moim zdaniem zawsze warto pokazywać. Mamy kolejną aktualizację tej jakże fajnej talerzówki, która ma 1,6 metra. Mamy kolorki, standardowo jakieś sobie tam wybierzemy, standardowo oczywiście polecimy w nasze ulubione barwy. Mamy rodzaje wałów. Pamiętacie, te elementy były ogólnie chyba białe, z tego co pamiętam. Wcześniej, teraz mają już kolor czarny nałożony, także bardzo, ale to bardzo spoko. Mamy tutaj standardowy rodzaj wału. Mamy rurowy. Doszły też nowe wały. Też to zobaczycie. Mamy rurowy. Mamy strunowy. Mamy wał Packera. Ale fajna nazwa. No i nie mamy nic. Wał Packera to jest chyba ten nowy właśnie wzór. No tutaj możemy sobie tymi wzorami się bawić. Albo jedynka, albo dwójka, albo czwórka. Weźmiemy sobie dwójkę, żeby pierwsze były takie, drugie, żeby były takie. Kupimy. Jej nie będę nawet podczepiał do ciągnika, z prostych przyczyn. Wiem, że ta talerzówka dobrze działa, sam ją mam na jednej czy tam dwóch seriach, jestem z niej zadowolony. 1,6 metra, wiadomo, szerokość nie jest zbyt wielka, ale jak mamy ten wał, ona też swoje pewnie waży, także do takiej 60 czy tam 40, jak najbardziej odpowiednia. 30, może nawet by miała troszeczkę za ciężko, wiadomo, szeroka nie jest, ale waga robi swoje i też troszeczkę mocy tutaj potrzebujecie, jak najbardziej ją polecam. Jestem z niej zadowolony, myślę, że wy też będziecie zadowoleni. Teraz mamy kolejną fajną przyczepę, która wyszła stosunkowo niedawno na ModHuba, czyli D838. Patrzcie, jaki to jest kolos na belki. Kolor podstawowy. Lecimy w standardowo, zielono-czerwone, mniej więcej kolory. Tutaj kolor mamy jeszcze ten. No, nie wiem, czy to tak aż zajebiście tak fajnie wygląda, ale weźmiemy sobie coś takiego. O, to może nawet i troszeczkę lepiej. Chociaż nie, wiecie co, weźmiemy sobie tutaj szare te obramówki. Tutaj weźmiemy też taką szarość i tutaj sobie damy zieleń. O, i niech będzie. Marka kół. Mamy Lizard 1, Lizard 2, Lizard 3, no i te Treborgi. Ale to już nie można wziąć sobie podwójnych, dlatego bym proponował wziąć sobie te Lizardy dwójki, dać sobie podwójne koła i dać sobie blacha albo deski. No tutaj deski, powiem wam, że ładnie wyglądają w tym akurat modelu, także sobie kupmy z deskami. Okej. Jeżeli chodzi o model, no to ja bym się do niczego nie przyczepiał. Jest to mod z ModHuba, jest to najprawdopodobniej mod tego kasztana, bo jak wiecie, on robi bardzo, ale to bardzo podobne rzeczy właśnie na ModHuba. Modelik, no, widać, że ładny, tutaj akurat fajnie to wszystko wygląda, wszystko jest dokładnie zrobione. Jest nawet tylny zaczep, także nawet dwie takie przyczepy podczepicie, a wtedy to już chłopie, ile wy będziecie mieli belek mogli tutaj poukładać. Nie wiem, ile tych belek się tutaj mieści tak dokładnie. Sprawdźmy jedną ważną rzecz. Czy ma autoload? Ja obstawiam, że nie ma autoload, bo rzadko kiedy przyczepy te takie fajniejsze mają autoload. Zazwyczaj jest po prostu i na ModHuba chyba też nie ma autoloadu, nie wiem, jak to nazwać. Autoload w każdym razie, czyli automatyczne nakładanie belek. Układanie czy tam nakładanie, bo w sumie nakłada się też i układa się w sumie też na przyczepie automatycznie. Także tak to wygląda. Dobra. My sobie podczepimy oczywiście kabelki wszystkie. No, kabelki sobie podczepiamy, odczepiamy. I czy ma to autoload, czy nie ma? Można oczywiście zapinać sobie pasy transportowe. Nie trzeba, bo nic tutaj nie mamy. Jak to się zachowuje? Świetnie się to zachowuje. Mi się naprawdę ten mod podoba. Toż jedyną wadą, no, jeżeli ktoś umie ładować belki, to tam mu pewnie to nie przeszkadza. Chociaż dla każdego jest tak naprawdę, jeżeli przyczepa ma autoload, jest to szybsze, prawda? Bo tylko klikasz, podjeżdżasz i one się układa. Jakby ta przyczepa miała autoload, na pewno by się znalazła na większości moich serii, bo jest świetna i jest piękna. Ja lubię właśnie taki klimat takich przyczep. Bez autoload nie lubię się męczyć w układanie belek, także to się raczej na żadnej serii u mnie nie znajdzie. Jeżeli lubicie układać belki i macie na to czas i chcecie poświęcić na to chwilę swojego czasu właśnie wolnego, to macie link w opisie i sobie pobierajcie. Kolejnym modem mamy budynek, czyli króliki w FS19. Są to króliki, które zarabiają na siebie 400 euro na godzinę. A nie, czekajcie. No tak, 400 euro na godzinę, bo to jest zarobek, a to jest utrzymanie, czyli 12 na dzień kosztuje. Czyli w sumie mało. Dobra, okej. No tu jest w ogóle jeszcze inaczej napisane. No dobra, nieważne. Kosztuje to 1500. Zobaczymy, co to jest warte. No można to postawić nawet i w tym miejscu. Niech se stoi.
Na czym te króliki polegają? Króliki zarabiają na siebie, jest to budynek PlaySable, jeżeli dobrze to nazwałem. Nie wiem, o co to tak dokładnie chodzi w tym PlaySable, ale że taki stawiany, wiecie, z góry, no nie? Że z gry. Jest to budynek niefunkcyjny w tym właśnie znaczeniu, mniej więcej chciałem to wytłumaczyć. Nie możecie sobie tu kupować królików, nie możecie ich dokupować, nie możecie ich sprzedawać, nic nie możecie robić, nie możecie dawać im jeść, nie możecie dawać im pić. To po prostu stoi o tako i zarabia na siebie, no i tyle. Dużo ludzi myślało, że jak będą króliki w FS19, to będzie można faktycznie coś z nimi robić. One nie mają nawet żadnych animacji, one się tutaj nawet nie poruszają, widzicie? Wszystko stoi w jednym miejscu. Czy jest się czym podniecać tymi królikami? Ja bym powiedział bardziej, że nie. Jeżeli ktoś zrobi funkcyjne, tak jak ktoś zrobił te kaczki, gęsi, czy co to było, no to jak najbardziej spoko. Takie króliki, spoko. Jako ozdoba, jako tak dodatkowy zarobek, gdzie nic nie musicie tak czasu poświęcać przy nich, okej, ale to jeszcze nie jest to, na co każdy najprawdopodobniej czeka, żeby tych zwierzątek farmingu było więcej, prawda? Moim zdaniem, prawda. Kolejna sprawa to biny. Mamy pojedynczy bin, mały silos zbożowy i on jest 30 tysięcy kosztuje i mamy duży silos zbożowy. Tylko pytanie jest zasadnicze. Mały silos zbożowy ma 100 tysięcy pojemności, ten ma 100 tysięcy pojemności. Pytanie, po co kupować dwa takie o, które zajmą nam dużo miejsca i mieć 100 tysięcy pojemności? Jak można sobie kupić ten pojedynczy i mieć tyle samo i zapłacić połowę mniej? No nie wiem, gdzie tu jest sens i logika, dlaczego autor tak to zrobił. Może one nie są jeszcze skończone i może tamte będą miały 200 tysięcy pojemności. Nie wiem, pożyjemy, zobaczymy, co ten farmik nam pokaże. Ja go postawię troszeczkę dalej, bo on tworzy właśnie dookoła siebie tworzy, jak to się nazywa, taki gruzik, jakieś kamyczki. To już mi oczywiście się nie podoba, to już najprawdopodobniej wiecie i z poprzednich odcinków, że ja czegoś takiego nienawidzę. Ja sobie to usunę, polecam wam też sobie usunąć, albo to sobie zamalować czymś, no ale lepiej usunąć, żeby się nic nie tworzyło po prostu, albo go ustawić na jakichś płytach, też się popowiedź bardziej realniejszą sprawę. 100 tysięcy pojemności, to już wiecie, włączmy sobie chudy, bo tu trzeba wiedzieć mniej więcej, co tu się klika. Rozłóż dmuchawę, ok, ona jest teraz złożona. Rozłóż żmijkę, no to też ona się tutaj chowa. Kliknijmy jeszcze raz. Złóż dmuchawę i tutaj pod żmijkę. Aha. A, bo ona tu się, patrzcie. Złóż żmijkę, ona za tył się daje, dobra. Czyli coś takiego, no taki bardzo prosty bin. Napis też bin, no model dosyć ładny. Fajnie, że ma takie funkcje, bo to po prostu miejsca wam wtedy nie zabiera, jeżeli to wszystko sobie poskładacie. No i macie więcej miejsca wtedy na gospodarstwie, czy nawet i przejeżdżać tędy, czy coś poustawiać koło tego bina. A teraz dosyć fajny kultywator, do którego możecie sobie podpiąć siewnik 2,5 metra. No bo wiadomo, że jak podepniecie mniejszy czy większy, to tak średnio będzie pasować. Do samego tego potrzebujecie 60 koni. No nie wygląda to na najmniejsze. I patrzcie, jakie to ma w ogóle te łapy. No głęboko raczej to wszystko wchodzi. Mamy kolor podstawowy, weźmiemy sobie zielony, tak jak tam było na zdjęciu, bo on dosyć ładnie wygląda z tym czarnym. Siewnik, nie wiem jak się zachowuje przy tym, dlatego kupmy sobie jakiś standardowy siewnik, który będzie miał właśnie taką szerokość roboczą, czyli 2,5 metra. Tylko który? Ten ma 3 metry. Ten ma 3, ten ma 3, 2,5. Dobra, to ma 2,5, ale to też ma 2,5, także sobie kupimy coś takiego. Weźmy sobie kolorki, może żeby to wszystko mniej więcej chociaż pasowało do tego całego zestawu. Kupimy. I zobaczymy, na jakiej zasadzie to wszystko będzie działać. Tu już mamy to pokupowane. Pasowałoby do tego wziąć Zetora, ze względu na to, że raczej ta 40 nasza, co mamy tutaj, ona nie podoła zadaniu, żeby to wszystko podnieść, szczególnie, że tu trzeba 60 koni pod sam agregat. A co mówić jeszcze pod siewnik i żeby to wszystko miało gdzieś tam siłę udźwigu. Bo też o to w tym wszystkim się rozchodzi. Ok. Podpięte, podpięte. Ładnie to wygląda, no nie? No może takiego ciągnika to jest nawet i za mały zestaw. Ale do jakichś takich niedużych ciągników, ale większych niż 40 raczej będzie spoko. Podepnijmy. Dobra, to już jak widzicie nam się wyciąga z tego co widzę, ale mnie zastanawia jak działa tutaj podnośnik. Aha, to jest podniesione, czyli się tak obierze. To bierzemy cyk. Czyli tutaj teoretycznie ja bym nawet jeździł na cały czas opuszczonym. O, nie wygląda to tak źle jak jest opuszczone, prawda? Nie mam tutaj nic akurat w siewniku, ale zobaczymy jak się taki zestawik zachowuje po prostu na jakimś tam polu. A pole mamy tutaj naprzeciwko, także też sobie pojedziemy. Prosty agregat, mamy tam dwa rzędy łap i mamy jakiś tam wałeczek dany. Ok, siewnik nie, to nie, to tak. No jakbyśmy mieli tutaj siewnik napełniony od razu, fajnie wszystko by nam to
działało i fajnie by to wszystko nam siało. Kolejny mod, który ja uważam za godnym polecenia, też jest mod oczywiście z mod huba, ale zaraz zobaczycie jeszcze fajny budynek i zobaczycie jeszcze fajny samochód, dostawczak, coś takiego. Dobra, czas na oborę, która powiem wam, że pierwszym rzutem oka przypadła mi mega do gustu, bo takie budynki mi się podobają. Nie jest ona no najmniejsza, tutaj nie ma co się oszukiwać, że ona mała nie jest. Wybudujemy ją gdzieś w tamtą stronę. Może nie będzie aż tak dużego problemu. I to wszystko, no tutaj ciężko będzie mi to dokładnie pokazać, ale tutaj macie już, zaczyna się po prostu pastwisko. Pastwisko jak dla mnie, no bez sensu pokazywać, bo po co, no tutaj wiadomo, no krowy se tędy chodzą. Tutaj mamy budynek, o to najbardziej się rozchodzi. Prosta, prosta budowa. Mamy drzwi, które możemy sobie zamknąć, czy nie? Aha. A nie, jest przesuwane, tylko trzeba w odpowiednim momencie, znaczy w odpowiednim miejscu kliknąć. Czyli to mamy przesuwane, to musi być chyba cały czas otwarte ze względu na to, że te zwierzęta tędy wychodzą. Mamy wodę standardowo. To środek też jest łatwy i przejrzysty. Ten kranik możecie sobie oczywiście w niego wejść i przesunąć nawet i gdzieś tutaj. Także będzie dobrze. Okej. Tutaj mamy jakąś szczotkę, elementy dekoracyjne, oczywiście światło. Mamy drzwi z drugiej strony, też w łatwy sposób są przesuwane. I tymi drzwiami możecie sobie wjechać do środeczka. Obora bardzo prosta. Tu jest dosyć fajna sprawa, czyli ten wysięgnik. Nie wiem, czy to działa dokładnie i na jakiej zasadzie to działa. Tego wam nie jestem w stanie wytłumaczyć. Ale zrobione jest to ładnie. Tutaj podchodzimy i nie ma żadnych tutaj funkcji na kliknięcie. O! A nie, tylko tutaj jest otwórz bramę. Okej. Ale tu jest ten wysięgnik, tak jakby do obornika, czy do czegoś. I powiem wam, że to mnie najbardziej zastanawiało. Obora na 40 krów, też spoko, na górę też sobie można wejść, coś poukładać. Klimatyczna? Moim zdaniem klimatyczna. Fajnie, że takie budynki ludzie robią i tutaj wielkie gratulacje dla autora, że no, zrobił coś takiego. To jest ten chyba Matthew FS czy coś takiego. Jak przekręciłem, to sorry, o ile tam w ogóle oglądasz ten filmik, ale no naprawdę kawał dobrej roboty. I ostatnia rzecz, widzowie, na dzisiaj, czyli Lublin. 140 koni, 120 na godzinę można jechać. Mamy kolor tego Lublina, z tego co widzę, to jest, no nazywa się Lublin po prostu. Weźmiemy sobie jakiś niebieski, żeby on się troszeczkę odróżniał. Tutaj jakieś czerwone zostały kawałeczki. Kupmy. Na jakiej zasadzie to działa? Bo dużo osób pytało na ostatnim live, żeby dał link do tego, no ale ja nie wiedziałem nawet, że taki samochód istnieje, tak naprawdę. Patrzę na LS Portal, wyszło coś takiego, no dobra. Jak wyszło, to wyszło. Sprawdźmy, co jest w środku. Czy tutaj mamy jakieś funkcje, żeby sobie rozłóż samochód? No nic tutaj się nie dzieje w środku, z tego co widzę. Żadne drzwi się nie otwierają, ani nic z tych rzeczy. Środek też Evo. Jest w ogóle jakaś inna, chyba jakiś inaczej coś. Ten samochód jest podstawiony chyba pod coś innego, wiecie? Czyli raczej ja bym tutaj tylko mówił, że kwestie wyglądowe są git, bo ani lusterka wam nie działają, ani wam... Czekajcie, u pies czeka. Czyli tak, w tej maszynie tak dokładnie nie działa nic. W sumie. Nawet świateł tutaj nie macie. Nie wiem, po co ktoś takie coś wydaje, ale no tak klimatycznie, żeby on se postał, no nie buguje wam gry. FPS-y wam nie spadają, jeżeli macie ten właśnie tą machinerię, ten pojazd. To nic z nim przewozić nie możecie, ale o tak o, do filmu gdzieś użyć, żeby gdzieś przejechać takim Lublinem. Fajna sprawa, 3,5 tony ładowności. Jakąś przyczepkę można podczepić najprawdopodobniej pod tył. Nie, bo nie ma żadnego haku ani zaczepu. Czyli po prostu trzeba tylko tym i wyłącznie jeździć. Żadnych więcej funkcji nie doświadczycie. Także na dzisiaj to było na tyle. Miejmy nadzieję, że zestawienie dosyć fajne. Nie wiem, kiedy je obejrzycie, no niestety to już nie jest zależne ode mnie. Miejmy nadzieję, że we wtorek się uda to jeszcze wrzucić. Jak nie, oglądacie to w środę. No i jutro kolejny film, chyba że znowu jakieś będą problemy. Także nie pozdrawiamy Orange. Nara.